dobry Państwu. Jesteśmy na terenie zaczarowanego ogrodu lokalnej grupy działania prowadzonej przez panią prezes Magdalenę Ciołek. Dzisiaj jest historyczny moment, kiedy następuje właśnie sadzenie zaczarowanego ogrodu. Pokażemy, w jaki sposób robimy to z użyciem probiotechnologii. Ogród nie będzie skalany żadnymi substancjami syntetycznymi. Tutaj będzie wzrastał tylko na naturalnych podłożach, naturalnych różnych komponentach, nawozach, które powinny pokazać, że to jest również doskonały sposób i poradzą sobie zupełnie dobrze drzewka. Mamy glebę o niezbyt dużej miąższości. Podłoże jest piaszczyste, jak widać tutaj dookoła. Stąd też użyjemy ekstra takiego komponentu glinki alginit, czyli w zaczarowanym ogrodzie będzie troszeczkę natury balatonu, bo aż znak balatonu to jest glinka, która powstała z algi, glinka o bardzo szerokim spektrum pierwiastków, odżywczych składników makro i mikroelementów. Proszę Michał, wymieszajmy z tą lepszą częścią ziemi tę glinkę i będziemy wypełniać dołek, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla ukorzenionego już drzewka. Drzewka są na podkładce silnie rosnącej, na antonówce, którą znamy. Kiedyś to była jako najsmaczniejsza odmiana do wszelkich przetworów. Myślę, że jest nadal jeszcze. Drzewka mają i warunki, które zostały stworzone w szkółce pana Roberta Wieczorka, który tutaj prowadzi cały ten projekt. Przeciekawy obraz, który warto, żebyśmy zobaczyli. Proszę, co to znaczą dobre warunki? Widzimy dżownicę. Na pewno by jej nie było, gdyby w tej doniczce były złe warunki wzrostu. Tu proszę, napełnimy do dołka, tak żebyśmy mieli doniczkę 3-4 cm poniżej poziomu ziemi. Tworzymy super warunki teraz dla naszego drzewka. Tak, dobrze. Zwykle jak sadzimy, nie są doniczkowane, czyli my w tej chwili mamy łatwiejsze działanie, ponieważ jeszcze troszeczkę proszę. Dobrze. Teraz będzie wystarczająco i żeby wszystko było prawidłowo, ponieważ mamy suche miejsce, to musimy bardzo dobrze podlać. Do podlewania wykorzystujemy wodę z mikroorganizmami, wśród których największą grupę stanowią probiotyki Paradem Pharma, którego dodaliśmy 2% do wody, to w zupełności wystarczy. Gdybyśmy nie mieli doniczkowanej rośliny, tylko byłby sam system korzeniowy, wtedy wskazane jest, żeby użyć 10% roztworu. A w tej chwili my sobie zabezpieczamy to z mikroorganizmami. Po co? Po to, żeby dać impuls do zasiedlenia się i do zdynamizowania rozwoju dobrych bakterii, żeby wspierały system korzeniowy. Będziemy to widzieć w ciągu już pierwszego sezonu, jak również do uaktywnienia tych składników, które są w alginicie i w glebie w tej wierzchni warstwy. Proszę bardzo, dosypujemy teraz. Ja będę starał się po bokach to pouciskać. Leciuteńko podnosimy, żebyśmy mieli dobrze. Prosto w
ładnie uciskamy, obciskamy, żeby nie zostawały wolne przestrzenie, dosypujemy to, co nam zostało. Świetnie robimy miseczkę dookoła, żeby każdą wodę, która będzie z deszczu, żeby ona była tuż przy drzewku i systematycznie wsiąkała. My to zaraz podlejemy też. Także zadbaliśmy już o właściwe posadzenie. Zasklepią wszystkie otworki, woda wsiąkając ładnie zasklepi. Mamy zabezpieczone drzewko, możemy iść do następnego. Witam serdecznie Państwa, nazywam się Sławek Gacka, reprezentuję firmę Probiotics Polska. A dzisiaj mam przyjemność uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu. Wydarzenie jest zaczarowane, bo to dzisiaj rozpoczęło się sadzenie ogrodu zaczarowanego. Pojawiło się mnóstwo odmian owoców, które są z tych terenów, z dziada, pradziada. Niektóre rozpoznane, niektóre nierozpoznane i dopiero będą kwalifikowane podczas wzrostu. Jakie to odmiany? Może się znajdzie odmiana, którą nie mamy w archiwach. Wszystko jest tak naprawdę możliwe, bo w końcu to zaczarowany ogród. Byliśmy już na polu i tam uczestniczyliśmy w sadzeniu. Są pięknie przygotowane drzewka, przygotowane w szkółce pana Wieczorka Roberta, który się opiekuje z ramienia uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Piękny projekt. Życzymy, żeby drzewka wzrastały jak najlepiej. A żeby to się działo, to ja teraz omówię, jakie czynności powinniśmy wykonywać, żeby w pełni naturalnie prowadzony sad był pięknym obrazem i był dowodem, że wcale nie są potrzebne substancje syntetyczne, chemiczne, żeby były owoce w sadzie. Mówimy tylko o naturze, chwalimy naturę, pokazujemy naturalne rozwiązania, ale żeby one były skuteczne, potrzebujemy dużo, dużo mikroorganizmów. Będziemy mówić o probiotechnologii, czyli o technologii opartej na naturalnych wyrobach, opartej na kompozycjach mikroorganizmów z probiotykami, czyli dobrymi bakteriami, które wszędzie, gdzie są, służą gospodarzowi. Będące w glebie służą gospodarzowi, jakim jest gleba. Dlaczego mikroorganizmy? Proszę Państwa, wiele razy zastanawiamy się, czy my dzisiaj mamy postęp, czy podstęp. Sami możecie Państwo sobie odpowiedzieć, zerkając na bezpłatny dodatek, który tutaj wyświetlam, rolnika z 1932 roku, który mówi o czym? Mówi, że każde wzruszenie górnej warstwy gleby pługiem lub też bronami zwiększa jej przewiewność, a pod wpływem dostępu powietrza wzmaga się czynność bakterii, tych jedynych kucharzy, którzy przyrządzają roślinom pokarmy. Proszę Państwa, czy my tak naprawdę podchodzimy, uprawiając glebę? Czy my zdajemy sobie sprawę, że tam są kucharze, bakterie, które przyrządzają roślinom pokarmy? Czy czasami nie uczyliśmy się i nie sądziliśmy, że roślina sama sobie pobiera te pokarmy? Otóż proszę Państwa, to nie jest tak. Lepiej, jeżeli rzeczywiście ci kucharze przyrządzą pokarmy, bo kucharz potrafi smaczniej to zrobić.
Bakterie, mając dostateczną ilość powietrza, wywołują rozkład próchnicy, jak i w ogóle organicznych związków i uwalniają z nich pokarm dla roślin. Wydechując sporą ilość dwutlenku węgla, zwiększają pulchność gleby oraz podnoszą jej temperaturę, co ma doniosłe znaczenie i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, cała nauka poważnego traktowania możliwości naturalnych tutaj jest. To, że nie w pełni jest zgodna z tym, czego zwykle uczyliśmy się do typowego, konwencjonalnego rolnictwa, nie należy się dziwić, bo dzisiaj wiele rzeczy zmieniamy i przywołujemy dobre praktyki i wdrażamy te nowe pomysły, które są oparte też na wiedzy, ale korzystają z potencjału natury. Wiedza jest fundamentem do tego, żeby wszystko czynić właściwie, ale ta wiedza musi być wielokrotnie przeanalizowana. I warto, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że jeżeli edukacja dotychczasowa nie uwzględniała funkcji mikroorganizmów w glebie, to nie dziwmy się dzisiaj rolnikom, że są zaskoczeni, że mają zastosować jakieś bakterie i że te bakterie, których nie widać, tak naprawdę mają im coś dać. Przede wszystkim się nie dziwmy i nie posądzajmy ich, że są wsteczni, zacofani, bo to kompletnie nieprawda. To są zawsze odważni ludzie o ogromnym potencjale, nowocześni, którzy ryzykując prowadzą swoje przedsięwzięcie, zawsze uzależnieni od pogody, mówimy uzależnieni od tego, co tak naprawdę Pan Bóg da. Niejednokrotnie, gdybyśmy będąc za biurkiem mieli takie ryzyko, że stracimy pensję całego roku, to prawdopodobnie wielu by nie podjęło wielu decyzji, a rolnik jest ciągle przed takimi decyzjami. I warto dzisiaj pokazywać, że są możliwe takie technologie i taka uprawa, która będzie łatwiejsza dla rolnika i na pewno pozwoli mu odchodzić od syntetycznych substancji, zmniejszać nawożenie, czyli naprawdę będzie to wszystko w sukurs Zielonego Ładu, jaki w tymże 2020 covidowym roku jest zaproponowany w Brukseli. I w tymże Zielonym Ładzie zakłada się, że do roku 2030 25% gruntów ornych powinniśmy użytkować ekologicznie. To jest ogromne wyzwanie i to, o czym mówimy, to, co się tu dzisiaj dzieje, to jest rzeczywiście jak zaczarowana historia, bo w obecnej sytuacji mamy o wiele mniej ekologów niż mieliśmy ich kilka lat temu. Czyli my najpierw musimy przygotować właściwą edukację i pomóc rolnikom, żeby odważnie i pewnie dokonywali zmiany, wycofywali się ze stosowania środków chemicznych na rzecz naturalnych metod i technologii. I probiotechnologia taką jest. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę wszyscy siedzimy na niewielkiej gałęzi, którą technologiami chemicznymi niszczymy, czyli można powiedzieć, że piłujemy gałąź, na której siedzimy. Bo jeżeli tylko 3% planety Ziemia to gleby, z których mamy się wszyscy wyżywić, to znaczy, że o tę glebę powinniśmy dbać. Nigdy nie powinniśmy jej degradować, nie powinniśmy jej niszczyć. I tutaj będziemy mówić o takich metodach, które stymulują rozwój życia w glebie, które regenerują glebę. Będziemy mówić o regeneratywnym ogrodnictwie, rolnictwie. Proszę zwrócić uwagę, jakże potężna degradacja następuje i utrata próchnicy,
A bez próchnicy będą się spełniały opowieści, że jeżeli się nawozu nie nasypie, środka chemicznego nie poda, to nie będzie plonu. Proszę Państwa, odstawmy te wszystkie teorie, odstawmy te wyuczone paradygmaty. One dzisiaj już pieniędzy nie dają. One pieniądze zabierają i po prostu powodują totalne niszczenie środowiska glebowego. Wśród zabiegów agrotechnicznych, takich jak orka, płodozmian, wzbogacanie gleby w substancje organiczne, szczepienie gleby inokulantami bakteryjnymi, mikroorganizmami, to właśnie to szczepienie gleby mikroorganizmami najszybciej poprawia jakość. I my dzisiaj, sadząc drzewka, zasilaliśmy właśnie mikroorganizmami, kompleksem mikroorganizmów z metabolitami, z witaminami, z aminokwasami, kompleksem z probiotykami, po to, żeby ten świat mikroorganizmów był od samego początku ten dobry świat mikroorganizmów. Proszę Państwa, rzeczywiście zdrowie to bogactwo pożywienia. Zdrowie to to, co tak naprawdę wyrasta z gleby. Jeżeli będziemy mieć ubogą glebę, to będziemy mieć problemy zdrowotne. Korzystam tutaj z infografiki FAO i proszę zwrócić uwagę, jakże to wymowne połączenie gleby i zdrowia człowieka. Proszę zwrócić uwagę na te zapisy. Ponad 2 miliardy ludzi na planecie Ziemia cierpi na niedostatek mikroelementów. Permanentny brak określonych mikroelementów lub długotrwały brak określonych mikroelementów to jest fundament dla chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy, miażdżycy i tak dalej. Te informacje łatwo jest sprawdzić. Długotrwały brak określonych mikroelementów. My praktycznie mamy totalny brak mikroelementów w naszych glebach i musimy ubogacać nasze gleby mikroelementami, bo inaczej nie mamy co myśleć o wysokojakościowej marchewce, pietruszce, jabłku, gruszce, śliwce. To, co dzisiaj czyniliśmy, czyniliśmy dokładnie ubogacając glebę tutaj dla zaczarowanego ogrodu, ubogacaliśmy w mnogość pierwiastków, bo alginit posiada ponad 60 różnych pierwiastków. Posiada makroelementy, magnez około 10%, wapnie około 20%, potasu około 8%, fosforu 6%. To jest to bogactwo, które jest niezbędne. I oczywiście do tego warstwa humusowa około 15% i zarazem potężna dawka takich prebiotyków dla życia mikrobiologicznego w glebie. Jest niezbędną potrzebą, żeby myśląc o jakimkolwiek nasadzeniu odpowiednio przygotowywać glebę, żeby roślina miała z czego pobierać składniki, a ci jedyni kucharze, bakterie będą właśnie przyrządzały, zabierając odpowiednie pierwiastki i łącząc je po to, żeby powstawały witaminy, aminokwasy, różnego typu kwasy organiczne i tak dalej. Czy to przekonuje? Proszę Państwa, jeżeli to nie przekonuje, to może nas przekonać troszeczkę, jak to się zwykło mówić, postraszenie. Bo rzeczywiście my nie mamy dzisiaj sytuacji komfortowej w rolnictwie na zasadzie, że nie mamy skażenia w rolnictwie. Mamy bardzo poważne skażenie toksynami. Mamy totalne światowe skażenie glifosatem. Na bieżąco mamy skażenia azotanami i azotynami. Na bieżąco odbywają się, na bieżąco trafiają do wód gruntowych substancje z fabryk. To nie tylko rolnictwo jest źródłem zanieczyszczenia wód. To zbyt skrócone spojrzenie. Powodów dla zanieczyszczenia jest znacznie więcej.
I jeżeli chcemy, żeby nasza uprawa, jeżeli chcemy, żeby nasz zaczarowany ogród był zaczarowanym i żeby nie dotykały go te skazy, które widzimy ogólnoświatowe, to naprawdę trzeba zaufać mikroorganizmom, to naprawdę trzeba używać probiotyki, bo one będą doskonale radziły sobie z detoksykowaniem, co to znaczy z rozkładaniem toksyn, które trafiają do nas z powietrzem, z wodą, z deszczem upragnionym, też trafiają toksyny, trafiają ze śniegiem, trafiają płynąc z wodami, trafiają w globalnym tym ruchu dookoła Ziemi. Proszę Państwa, potrzebujemy dbać o glebę, żeby w tej glebie było przede wszystkim życie biologiczne. Pokusiliśmy się o inne podejście już do uprawy rośliny w nawożeniu. Jakie nawożenie powinno być podawane? I pokusiliśmy się, żeby uzupełnić badania gleby, które do tej pory były badaniami fizykochemicznymi, czyli badanie kwasowości gleby, badanie makroelementów, niektórych mikroelementów. Wiemy, że w przypadku sadu jest potrzeba badania zarówno z warstwy górnej, pierwszych 20-30 cm, ale też i spod glebia, czyli 30-60 cm. Wtedy dopiero jesteśmy w stanie ocenić, jakie mamy właściwie zasoby. I szalenie ważnym elementem jest, jak wygląda życie w tej glebie. Proszę Państwa, środkowa część, droga chemiczna, gdzie gleba zostaje zastąpiona substancjami chemicznymi, to jest ten przykład, przy którym jeszcze część rolnictwa stoi. Jeszcze część instytucji broni tego zaciekle, że to jest dobre rolnictwo, że ono coś dobrego niesie. Nic dobrego nie niesie. Wyeksploatowało polskie gleby, zatruło Bałtyk, zatruło wody podskórne. Wszędzie mamy nadmiar azotynów, azotanów. Mamy wiele toksyn, które zostały wypłukane. Został zablokowany proces tworzenia próchnicy. Zużyliśmy znaczne ilości materii organicznej. Szacuje się, że 40% wyeksploatowano materii organicznej z gleb. Proszę Państwa, czyli to oznacza, że to wspaniałe rzekomo rolnictwo konwencjonalne po prostu żyło na pracy dziadów, pradziadów, którzy złożyli się swoją pracą, żeby była określona zawartość materii organicznej w glebach. I wykorzystano tę materię organiczną, zużyto ją na poczet tych rzekomo wielkich plonów. Ciekawe, jakie plony można będzie uzyskiwać, kiedy już materia organiczna będzie około 1%, czyli próchnica poniżej 0,5%. Jakie wtedy będą wyjaśnienia, jakie wtedy będą rodzaje upraw, jakie orki się zaproponuje rolnikowi, jakie dawki nawozów się zaproponuje rolnikowi. Proszę Państwa, trzeba dzisiaj powiedzieć, że technologia pełnej chemizacji, która święciła triumfy przez ostatnie dekady, była błędem, a penetracja gleby głębokimi orkami była totalnym błędem, a nawożenie takimi dawkami azotu było zniszczeniem środowiska i zniszczeniem zdrowia społeczeństwa. W konsekwencji mamy dzisiaj dłuższe kolejki do lekarza. Zależy nam na drodze odnowienia gleby. Zależy nam na odnowieniu gleby poprzez naturalne nawozy, poprzez komposty, poprzez obornik, poprzez gnojówki, gnojowice, resztki pożniwne, wszystkie, które mają trafić do gleby. Maksymalne wzbudzenie procesu próchnicznego, maksymalnie uaktywnione mikroorganizmy. I właśnie badanie życia glebowego to jest
to, co widzimy jako niezbędne, żeby móc właściwie dysponować nawożeniem. Bo każde nawożenie, tak jak dla człowieka, pokarm powinien być lekarstwem, a lekarstwo pokarmem. Czyli każde nawożenie gleby powinno być pokarmem dla mikroorganizmów, pokarmem i lekarstwem, czyli nie powinno zabijać dobrych mikroorganizmów, jak to czyni chemia. Nie powinno ich stresować, nie powinno ich wykańczać. Wiemy, co znaczy stres dla organizmu człowieka. Wiemy, co to znaczy stres dla biologii człowieka. Jak szybko wyniszcza to mikrobiom człowieka, czyli zasób mikroorganizmów w organizmie człowieka. Jak to szkodzi dobrym bakteriom. Ile zabiegów musimy czynić, żeby rzeczywiście uzupełnić i odbudowywać organizm. Dzisiaj mamy takie zadanie, żeby odbudować glebę, żeby była w niej masa dżdżownic, żeby system korzeniowy pięknie się rozwijał. Cała uwaga musi być skierowana na życie glebowe. Dobre przygotowanie gleby do sadzenia, dobre podłoże pod korzeń to jest podstawa dla zdrowej rośliny i zdrowego jej wzrostu. Bez aktywności mikroorganizmów nie ma takiej możliwości, bo wtedy mówimy o sztucznym podłożu, mówimy o sztucznym zbiorniku i nie ma to nic wspólnego z procesami naturalnymi. Proszę Państwa, wśród mikroorganizmów, które są wszędzie dookoła nas, warto sobie wyobrazić, że my pływamy praktycznie w tych mikroorganizmach, że żyjemy w oceanie mikroorganizmów. To nie tak, że one tylko gdzieś tam w jelitach. Dzisiaj większa może świadomość, bo maseczki nakładamy w strefie społecznej, bo boimy się, żeby oddech nasz nie trafił do sąsiada i tak dalej. A przecież to zawsze tak było, że wymieniamy się permanentnie mikroorganizmami, że wymiana mikroorganizmami to jest to szczepienie globalne, że jeżeli dziecko wybiegało na wsi i przewróciło się i buźką zjadło troszeczkę trawy, czy też grudka ziemi wpadła, to swoiste szczepienie następowało. To powodowało, że dzieci z wiosek były znacznie odporniejsze, podlegają znacznie mniej alergiom, chociaż już obecne czasy pokazują, jak się wyrównują te statusy życia na wsi i w mieście, jak się poprawiają, jak wzrasta higiena i ta obłędna higiena, która powoduje, że tak naprawdę tracimy odporność, to cóż to za higiena, która zabiera nam odporność i stajemy się alergiczni na wszystko. Czy to jest tak, że przyroda człowiekowi szkodzi, czy to czasami nie jest tak, że człowiek szkodzi przyrodzie i nie radzi sobie z tym, co przyroda ma do zaoferowania człowiekowi, co w naturze jest, a w naturze jest dobro dla człowieka. I tamtym źródłem są przede wszystkim mikroorganizmy. Mikroorganizmy, wśród których są zawsze i dobre, i złe, ale potrzebne są i jedne, i drugie. Nie można tylko myśleć o zabijaniu. Nie można myśleć, że wyeliminujemy wszystkie niedobre mikroorganizmy, bo wtedy i te dobre mogą się stać niedobrymi. Nie ma wagi dobra, kiedy nie będzie wagi zła. Nie ma wagi zła, kiedy nie będzie kontry dobra, bo nie będziemy w stanie tego rozróżnić. Potrzebne są jedne i drugie, ale wśród tych dobrych wybitnymi mikroorganizmami są probiotyki. Probiotyki, które doskonale regenerują środowisko, które blokują rozwój grzybów, które blokują rozwój pleśni chorobotwórczych, które nie pozwalają na wydzielanie mykotoksyn, które blokują gnicie materii organicznej, które
szybciutko, regenerują środowisko, żeby dać szansę rozwoju dla całej pożytecznej mikroflory. Proszę Państwa, wśród probiotyków to dużo bakterii kwasu mlekowego. Wśród probiotyków to mikroorganizmy o szczególnych cechach, które potrafią sobie radzić w bardzo trudnych środowiskach. Wytwarzają witaminy, regulują metabolizm procesów glebowych, rozkładają szkodliwe toksyny, rozkładają te pozostałości po pestycydach. Zawsze uodparniają na stres, skracają czas po przebytej chorobie, tworzą jakby tarczę przeciwko patogenom, ograniczają ekspresję grzybów, ograniczają obecność Escherichia coli w ciekach i zbiornikach wodnych. Proszę Państwa, patrzmy na mikroorganizmy jako na swoich przyjaciół, bo ich obecność, tych dobrych mikroorganizmów, rozstrzyga o tym, że się możemy czuć bezpieczniejsi. I kto tak myśli i kto tak dba, myślę, że dzisiaj ma o wiele większe bezpieczeństwo wobec wirusa niż osoby, które lekceważą sobie przestrzeń mikroorganizmów i funkcje mikroorganizmów. Jest cała rzesza mikroorganizmów, które ściśle współżyją z korzeniem rośliny. Część z nich jest zapraszana przez roślinę, wnikają w przestrzenie międzykomórkowe, skórki korzenia. Tam następuje wymiana metabolitów. Kucharze pracują i kelnerzy również, bo już jak wnikają, to znaczy dostarczają roślinie gotowe na tacy elementy pokarmu, które są potrzebne. To wszystko składa się na bogactwo organiczne gleby, którego kulminacją jest próchnica. Próchnica to tak naprawdę silnik gleby. Im więcej próchnicy w glebie, tym zdrowsza roślina. Im więcej próchnicy w glebie, tym mniej potrzebnych nawozów. Im więcej próchnicy w glebie, tym mniejsza szansa chorób rośliny, a szczególnie odglebowych. Bo tam, gdzie jest zdrowa gleba, próchniczna gleba, tam nie powinny mieć miejsca choroby glebowe w skali takiej, żeby szkodzić roślinie. Próchnica jest niepoznaną do dzisiaj jeszcze strukturą. To jest konglomerat wielu łączeń chemicznych, które cały czas pracują jak gąbka i mają gotowość absorbowania substancji z kompleksu sorpcyjnego gleby, utrzymywania ich na swojej powierzchni i w ten sposób udostępniania dla systemu korzeniowego rośliny. Im aktywniejsza próchnica w glebie, tym bogatszy system sorpcyjny. Jeżeli z kolei stosujemy syntetyczne nawozy, jeżeli stosujemy środki chemiczne, blokujemy rozwój próchnicy. Niestety próchnica nie absorbuje wtedy będących składników w kompleksie sorpcyjnym. One są wymywane, wytracamy je, tracimy bogactwo gleby, tracimy odporność, którą gleba mogłaby mieć. Tracimy funkcję pożytecznych mikroorganizmów i w tej glebie, która jest glebą chorą, nie będziemy widzieli również dżdżownic, bo one dla siebie nie widzą tam żadnej przestrzeni. Dopiero jak poprawimy stan gleby, poprawimy zdrowotność gleby, tam pojawi się masa dżdżownic, które będą nam ogromnie pomocne. Tam, gdzie będzie ta masa dżdżownic, nigdy nie będzie gnicia w glebie. Każde resztki, które do gleby podamy, będą się pięknie mineralizowały, butwiały, będą przechodziły proces humifikacji. Bliskie sobie procesy gnilne, które są dominowane przez bakterie, często tlenowe, a my potrzebujemy procesu
huminotwórczego, procesu, z którego będzie powstawała próchnica, procesu, z którego nie będą wydzielały się złowonne gazy, nie będzie amoniaku, nie będzie siarkowodoru, nie będzie toksyn zatruwających. Czyli dbamy o to, żeby w polu naszym zawsze był rozkład resztek właściwy, żeby nic nie zagniwało i nie ma przestrzeni dla patogennych grzybów. Wówczas nie ma przestrzeni też dla bakterios, dla zgorzeli, które będą atakowały system korzeniowy. Proszę Państwa, źródła azotu, które jest niezbędne, żeby nam wzrastały prawidłowo rośliny, to po pierwsze musimy wykorzystać to, co natura daje. Musimy skorzystać z tego azotu, który jest właśnie w próchnicy i tym samym dbać o zawartość próchnicy. Każdy procent próchnicy to minimum 30 kg azotu w czystym składniku, który się uwolni w ciągu sezonu. Z aktywności mikroorganizmów wolnożyjących około 15 kg. Bakterie brodawkowe, tutaj to jest potężna fabryka, nawet do 200 kg, ale też i opad atmosferyczny wprowadza azot. I oczywiście komposty, obornik, gnojowice, inne naturalne, które będą wprowadzały. To będzie właśnie probiotechnologia, technologia oparta na mikroorganizmach i innych naturalnych komponentach dobrze z sobą współgrających. To jest rewitalizacja, to jest rozwój, to jest poprawa rzeczywiście rentowności gospodarstwa, bo w ten sposób biologizujemy, a nie chemizujemy. Korzystamy z biologicznych czynników, a nie z chemicznych czynników. I teraz w tym, co będzie nas w tym zaczarowanym sadzie czekało od wiosny, bo dzisiaj wykonaliśmy pracę, o której mówiłem, sadzenia, ale od wiosny zacznie się pielęgnacja. I w tej pielęgnacji będą pomocne nam wskazania, które przygotowaliśmy w metodykach i w metodyki, które zawiera właśnie probiotechnologia. I w tychże metodykach jest metodyka naturalnej uprawy owoców ziarnkowych. I teraz postaram się etap po etapie przybliżyć, nie bardzo szczegółowo, ale przybliżyć, skąd to się wzięło i jak rzeczywiście należy postępować, żeby w pełni naturalnie poprowadzić sad i nie korzystać z chemicznych substancji. Rzeczywiście spowodować, że będzie to zaczarowany sad. Proszę Państwa, program ten powstał przy współudziale sadownika Arka Kartusa, wyjątkowego człowieka, który zainicjował stworzenie Stowarzyszenia Polski Ekoowoc. Dzisiaj to stowarzyszenie skupia sadowników gospodarujących na ponad 600 hektarach sadów i były to sady jeszcze kilka lat temu konwencjonalne, czyli inaczej mówimy sady, które opryskiwano wielokrotnie substancjami chemicznymi. Dzisiaj są sadami ekologicznymi, ale to odwaga właśnie Arka, odwaga jego znajomych, determinacja sprawiły, że zmienili swój sposób myślenia. Po pierwsze, zaufali, że mikroorganizmy to dobrzy kucharze, dobrzy kelnerzy, zaufali naturalnym metodom i w ten sposób pomogli, żeby powstała probiotechnologia, a sami uwolnili się od niezdrowych praktyk na rzecz zdrowych praktyk, co natura funduje tak naprawdę i co można zrobić w oparciu o naturalne metody. Osiągnięciem wyjątkowym kolegi Arka jest jeden z projektów prowadzony przez panią profesor Ewelinę Halman ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Projektu, który pokazuje bogactwo substancji
antyutleniających, polifenoli względem upraw konwencjonalnych. I w tejże uprawie właśnie kluczowe miejsce zajmują probiotyki. Istota probiotyków, zrozumienie istoty probiotyków, zrozumienie istoty mikroorganizmów prowadzi do wyjątkowej jakości płodów. Proszę Państwa, zdajemy sobie sprawę, wszyscy, kto smakował kiszoną kapustę, kiszoną, nie kwaszoną, kiszoną kapustę, kiszone ogórki, jaka jest wartość w fermentowanych wyrobach, fermentowanych napojach. Proszę sobie wyobrazić właśnie wprowadzenie dużej aktywności mikroorganizmów do sadu i wtedy nie będziemy się dziwić, że zawartości substancji wyjątkowych, wyjątkowych dla zdrowia, one są możliwe. I spokojnie możemy powiedzieć, że to doświadczenie pokazuje, że te badane owoce są na pewno lekarstwem i na pewno spełniają taką funkcję, będąc zarazem pokarmem. Czas, czy powiedzmy w możliwości stosowania w probiotechnologii zależą od okresu, od potrzeby, jaka jest do wykonania, ale warto, żebyśmy zawsze identyfikowali pełny zakres wszystkich czynności, jakie służą po prowadzeniu sadu. Podstawą w tej probiotechnologii są mikroorganizmy. Mikroorganizmy jak M-Pharma, M-Pharma Plus, preparaty wzbogacane octem, alkoholem, jak MA5, ale MA5 z wrotyczem również podlewając rośliny podczas sadzenia. Preparatem, który będziemy powszechnie wykorzystywać w trakcie pielęgnacji, będzie M-Pharma Plus, która zawiera bogactwo bakterii fotosyntetyzujących, czyli uaktywnia bardziej fizjologię rośliny, uaktywnia zwiększone wydzielanie tlenu i pobór dwutlenku węgla. Preparat M-Pharma Plus to preparat, z którego będziemy wielokrotnie korzystać podczas sezonu. Zawsze korzystamy z niego wtedy, kiedy mamy materię organiczną do rozłożenia. Możemy dodawać do kompostowników. Będzie doskonale wywiązywała się ze swoich zadań, kiedy będzie intensywny wzrost, czyli wegetacja, bo bakterie fotosyntetyzujące to poprawa procesu fotosyntezy również. Preparaty wspierające, które ułatwiają eliminację, czy też ułatwiają wypieranie szkodników, aktywność patogenów chorobotwórczych. MA5 z wrotyczem, przeciekawy preparat. Dopowiem tylko, że wrotycz jeszcze w tradycji naszych rodziców, babć, to właśnie była roślina, którą wykorzystywano, żeby eliminować wszelkie robactwo, eliminować glisty również ludzkie, pasożyty i tak dalej, a doskonale służy w walce ze szkodnikami glebowymi. Azokor, fermentowane, różne, które będziemy potrzebować dla wspierania rośliny, ubogacania gleby. To cały czas komposty i na to zwracam uwagę, żeby maksymalnie wykorzystywać wszystkie resztki, tak jak to czynimy jako firma Probiotics na rynku hurtowym w Broniszach, przetwarzając wszystkie odpady owoców i warzyw w kompost z mikroorganizmami i ten kompost z mikroorganizmami właśnie może służyć jako wyściółka w pasach drzew albo przynajmniej wokół drzew. Proszę Państwa, teraz w skrócie tylko omówię
Te zadania, które będą nas czekały od wiosny, czyli prace pielęgnacyjne, ponieważ jak już posadziliśmy drzewka, to każde drzewko trzeba formować, formować, tak jak to mówią rodzice, jak i dziecko trzeba formować i tak jak rodzic uformuje, taki efekt będzie miał. Tak jak sadownik uformuje drzewko, takich efektów może się spodziewać. Proszę Państwa, metodyki omawiają poszczególne etapy i sugerowane zabiegi, które możemy wykonać, rozpoczynając właśnie od wczesnej wiosny, kiedy zaczną pękać pąki i w zależności od stanu gleby, od stanu pogody, wtedy będziemy reagować. Wymagane jest cały czas obserwowanie. Nie można postępować w ten sposób, że mamy schemat i tylko według tego schematu się zastosujemy. Natura uczy nas pokory, natura mówi zawsze swoim językiem. Natura nie jest do zapisania w krateczce. Ona wykracza i trzeba być gotowym na zmiany, trzeba być gotowym na dopasowanie się do stanu, jaki w danym momencie jest. Po fazie pękania pąków będziemy mieć fazę liści rozetowych, zobaczymy jak się pięknie przyjęło wszystko i wtedy będziemy reagować. Jeżeli będą to pogody dżdżyste, ciepło już będzie, trzeba się liczyć z tym, że mogą być chorobowe stany, może będzie potrzebny właśnie zabieg mikroorganizmami, może będzie potrzebny dodatek aminokwasowy, ale to wszystko zobaczymy już wiosną. W kolejności faza zielonego pąka, jeżeli będą drzewka ładnie się rozwijały, pokażą, że są dożywione, wszystko jest ok, to stosujemy minimalne tylko w uprawki. Możemy wtedy zasilić jakimś nawozem organicznym, który będzie bardzo wolno rozkładającym się, wolno będzie uwalniał się również azot. Bazujmy na działaniach, które są działaniami systematycznymi, działaniami długofalowymi. Nie idźmy w kierunku radykalnych oddziaływań, bo wtedy następują zbyt duże zmiany w ekosystemie. Po fazie zielonego pąka, faza różowego pąka, czyli pojawią się pierwsze kwiaty, tego oczekujemy. To taki piękny, cudowny okres zawsze, kiedy roślina przygotowuje się do części generatywnej i czas od różowego pąka przez czas kwitnienia to wyjątkowy okres i tutaj trzeba dużą uwagę przywiązywać do wszystkich zabiegów. Czas pielęgnacji od początku zawiązywania owoców. Będziemy dobierali te elementy, które w danym momencie mogą okazać się potrzebne. W pierwszym roku nie oczekujemy jakiegoś wielkiego plonowania, ale jakieś jabłuszko na pewno zobaczymy, więc tym bardziej będzie radością pielęgnować, żeby mieć dorodne jabłko. Wzrost owoców, z każdym rokiem będziemy się uczyć tych zabiegów, jak należy używać. Będzie też wzrastała oferta preparatów, działań, metod, które będą nam w tym pomagały, żeby rzeczywiście uzyskać dorodne owoce. I ważne są jeszcze sytuacje stresogenne, szczególnie gradobicie, podtopienie, susza,
przymrozki i tutaj też na te okoliczności musimy zwrócić uwagę, żeby pomagać roślinom, a nie narażać ich na pełne zagrożenie. I w zależności właśnie czego dotyczą, to mamy również naturalne sposoby chronienia drzewka, zapobiegania, ułatwiania po prostu, żeby przeżyło w dobrym stanie. Jeżeli będą pędraki, też musimy szybko i sprawnie działać, bo potrafią czynić totalne szkody. Gradobicie to szczególny taki moment mechanicznego uszkodzenia tak naprawdę i liści, i drzewa. Trzeba szybko reagować. Tutaj mikroorganizmy będą niezastąpione, żeby szybko zabliźniły się rany, żeby nie było infekcji gnilnej, żeby nie mogły rozwinąć się choroby. Proszę Państwa, to wszystko, co omówiłem, opiera się na pracy doradców, opiera się na doświadczeniu sadowników, opiera się na 15 latach pracy w Instytucie Mikrobiologicznym w Turku, w wytwórni, która jest w Bratuszynie. To wszystko popieramy certyfikatami, bo całe działanie, które wdrażamy jako probiotechnologia, jest działaniem nowym, ale to jest działanie, które bazuje tylko i wyłącznie na naturalnych komponentach. Nie ma żadnej modyfikacji genetycznej. Nie dopuszczamy żadnych substancji syntetycznych do składu wyrobów. Zależy nam, żeby właśnie pokazać, że jest możliwe takie rolnictwo probiotyczne oparte na mikroorganizmach, bo tam, gdzie dobre mikroorganizmy, tam zdrowy ekosystem. Dziękuję gorąco za uwagę. Pozostaję do dyspozycji przez cały rok, kiedy będą zapytania, kiedy będą wątpliwości. Proszę przyjąć, że zawsze jest rozwiązanie, bo natura ma rozwiązanie na każdą okoliczność. Tylko jest kwestią, czy my to rozwiązanie znamy. Jak nie, to go szukajmy. Na co dzień to robimy. Zapraszam wszystkich Państwa do sympatyzowania z dobrymi bakteriami i dobrego zdrowia życzę.